Tematem naszego wykładu są mechanizmy regulujące życie społeczne. Z naszego wykładu dowiecie się, czym są normy społeczne, czym postawy, a czym sprawiedliwość. Zapraszam. Jednym z najważniejszych mechanizmów regulujących życie społeczne są normy społeczne. Normy to po prostu wartości uznawane przez daną społeczność. Normy możemy podzielić na cztery rodzaje. Normy prawne, religijne, moralne, czyli etyczne i obyczajowe. Normy prawne to te zapisane przez państwo w kodeksach prawnych. Religijne to takie, których muszą przestrzegać wyznawcy danej religii. Moralne to takie, których nieprzestrzeganie nie pociąga ze sobą skutków prawnych, ale można spotkać się na przykład z ostracyzmem środowiskowym, czyli wykluczeniem z danego środowiska. Na przykład nieprzestrzeganie etyki lekarskiej oznacza zakaz wykonywania tego zawodu. Norma obyczajowa to pewne nawyki zachowania, na przykład przy stole, komunikacji miejskiej i tym podobne. Kolejnym mechanizmem regulującym życie społeczne są postawy. To element osobowości wyznaczający gotowość jednostki do określonego zachowania. Różne postawy są pożądane w społeczeństwie. Na przykład uczciwość, słowność, punktualność, empatia. Czym jest empatia? Empatia to umiejętność wczuwania się w postawę, w sytuację psychiczną innych ludzi. Ważna jest też solidarność międzyludzka. Kolejnym mechanizmem regulującym życie społeczne jest poczucie sprawiedliwości. Sprawiedliwość to zasada moralna domagająca się poszanowania praw innych, właściwego podziału dóbr, równych szans. Zajmował się już nią starożytności Arystoteles, który wyznaczył dwa rodzaje sprawiedliwości. Sprawiedliwość wyrównawczą i rozdzielczą. Według sprawiedliwości wyrównawczej dobra należy dzielić równo między wszystkich. Według sprawiedliwości rozdzielczej należy przy podziale dóbr stosować pewne kryteria. Z naszego wykładu zapamiętajcie, czym są normy społeczne, jak je dzielimy, czym są postawy, a czym sprawiedliwość. Zapraszam do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.